Witam serdecznie. Dziś powiem o tym, co to jest równanie, jak nazywać równania oraz jak wykorzystać równania do zapisywania związków między wielkościami. Zapraszam do wysłuchania. Jeśli dwa wyrażenia algebraiczne, inaczej dwie sumy algebraiczne, połączymy znakiem równości, to otrzymamy równanie. Oto przykłady. 3a plus 2b równa się 8c plus 1, x kwadrat plus z równa się minus 3, 7 równa się y do potęgi trzeciej plus 2. Litery w równaniach nazywamy niewiadomymi. Równania mogą być różne w zależności od ilości niewiadomych i ich stopnia w potędze. I tak, równanie pierwsze nazwiemy równaniem pierwszego stopnia z trzema niewiadomymi. Niewiadome to ABC. Są w pierwszej potędze, stąd pierwszego stopnia. Równanie drugie jest drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi. Niewiadome xz i x kwadrat to druga potęga. A równanie trzecie jest stopnia trzeciego z jedną niewiadomą, bo y jest w trzeciej potędze. Aby nauczyć się wykorzystywać równania w zadaniach tekstowych, no musisz rozwiązać wiele przykładów. Wysłuchaj najpierw kilku, które ja przygotowałam. I tak, zadanie pierwsze. Suma trzykrotności pewnej liczby pomniejszonej o 1 i liczby 2 wynosi 5. Znajdź tę liczbę. Wygląda dość skomplikowanie na pierwszy rzut oka. Proponuję stopniowo zapisywać wielkości. I tak, x to będzie szukana liczba. Następnie pomniejszona o 1 to x minus 1. Trzykrotność liczby pomniejszonej o 1 to 3 razy w nawiasie x minus 1. A teraz suma trzykrotności pewnej liczby pomniejszonej o 1 i liczby 2 to to, co wyżej zapisałeś, czyli 3 razy x minus 1 plus 2. No i teraz wystarczy tą sumę przyrównać do 5. Masz gotowe równanie. 3 w nawiasie x minus 1 plus 2 równa się 5. Mając równanie, możesz łatwo już rozwiązać to zadanie. Zadanie drugie. Suma trzech kolejnych liczb parzystych wynosi 48. Jakie to liczby? Znów oznaczamy najmniejszą liczbę jako x. Kolejna liczba parzysta to będzie o 2 większa, x plus 2. A trzecia liczba parzysta x plus 4. I teraz suma kolejnych trzech liczb parzystych to x plus 2 plus x plus 4. Ma to być równe 48. Masz gotowe równanie. Proponuję jeszcze po lewej stronie równania zredukować wyrazy podobne. Równanie przyjmuje postać 3x plus 6 równa się 48. Stąd łatwo obliczysz, jakie to liczby. I ostatnie zadanie. Pan Krzysztof ma 62 lata. W wieku 30 lat został ojcem. Za ile lat jego syn i on będą mieć razem 104 lata? Wypisz dane. 62 lata, wiek ojca. Wiek syna to 62 minus 30, czyli 32 lata. Niewiadoma x będzie oznaczała, za ile lat będą mieć razem 104 lata. I układasz równanie. Za x lat ojciec będzie miał 62 plus x lat, a syn 32 plus x. Czyli ich suma, ich wieków wynosi 62 plus x plus 32 plus x. Ma się ona równać 104. I masz gotowe równanie. Proponuję po lewej stronie jeszcze dodać wyrazy podobne. Otrzymujesz równanie 94 plus 2x równa się 104. Stąd obliczysz, za ile lat warunki zadania będą spełnione. Po wysłuchaniu tej lekcji powinieneś pamiętać, co to jest równanie, jak nazwać równanie oraz jak próbować rozwiązać zadanie tekstowe przy pomocy równania. Życzę powodzenia w układaniu równań i w rozwiązywaniu zadań testowych. Do widzenia.